Przed świętami Bożego Narodzenia z funkcji pierwszego trenera KSZO 1929 zrezygnował Tadeusz Krawiec. Od 4 stycznia 2017 roku obejmuje on stanowisko pierwszego szkoleniowca broniącego się przed spadkiem z drugiej ligi Rozwoju Katowice. Dla mnie to była trudna decyzja, przede wszystkim trudna z powodu odejścia z KSZO, bo uważam, że tutaj w ciągu tego półtora roku zrobiliśmy dużo pracy, wykonaliśmy masę roboty i największą bolączką było tutaj ta rozłąka, odejście z KSZO. A jeżeli chodzi o nowy klub, to na pewno jest to trudna sytuacja. Klub znajduje się na miejscu spadkowym. Odeszło paru zawodników. Trzeba będzie szybko zmontować drużynę, która będzie w stanie utrzymać się w drugiej lidze. Rozstanie z ostrowieckim zespołem Tadeusza Krawca i zarządu przebiegło w normalnych warunkach, a obie strony nie miały do siebie z tego tytułu pretensji. Rozstaliśmy się, że tak powiem, w przyjaźni. Tadek postanowił, to jest ambitny trener i w rozmowie ze mną czy z całym zarządem postanowił spróbować już teraz swoich sił w drugiej lidze. Przeszedł do Rozwoju Katowice. My nie czyniliśmy jakichś tam przeszkód większych. No, tym bardziej, że Tadziu Krawiec wyciągnął do nas rękę podczas rozpoczęcia sezonu 2015-2016, gdzie sprawy organizacyjno-finansowe nie wyglądały najlepiej wtedy i w pewnym sensie czuliśmy się zobowiązani do tego, żeby też mu nie blokować kariery, tym bardziej, że tak jak powtarzam, ambitny trener, który osiągnął zarówno z Wisłą Sandomierz, z KSZO Ostrowiec sukcesy, także nie pozostaje nic innego, jak życzyć ze szczerego serca Tadziowi powodzenia w Katowicach. Trener Krawiec spędził w Ostrowcu najpiękniejsze chwile swojej kariery sportowej z awansem do Ekstraklasy włącznie. Także w roli szkoleniowca wychowanek Czarnych Lipa pokazał się z jak najlepszej strony. KSZO jest klubem, który zajmuje najważniejsze miejsce w moim sercu i na pewno będę chciał tutaj wrócić. Chciałbym tutaj jeszcze z tego miejsca gorąco podziękować moim współpracownikom, Krystianowi Kanarskiemu, który naprawdę bardzo mi pomógł w wielu trudnych chwilach, Mirelce Kanarskiej, która była taką fizjoterapeutką, która zawodników leczyła, wspomagała, Mateusz Głodek, który bardzo dbał o formę zdrowotną moich zawodników, a przede wszystkim chciałem podziękować zarządowi KSZO, wszystkim osobom, którzy tutaj pomagali i pomagali mi wspólnie, żebyśmy osiągnęli ten sukces i za tą współpracę im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Funkcję nowego trenera, lidera czwartej grupy trzeciej ligi objął dotychczasowy asystent Tadeusza Krawca Dariusz Pietrasiak. Darek Pietrasiak tutaj swoje szlify trenerskie, że tak powiem, już rozpoczynał w ubiegłym sezonie podczas trenowania juniorów starszych w centralnej lidze juniorów przy doświadczonym trenerze, jakim jest Waldek Domagała. Ja myślę, że to taki naturalny etap. Nie zastanawialiśmy się długo, przyznam szczerze, chociaż były inne kandydatury. Natomiast ja myślę, że w takiej ostrowieckiej rodzinie piłkarskiej pozostaje tutaj teraz trzymanie naszych seniorów. Mam taką nadzieję, że ta praca, którą tutaj wykonałem, będzie kontynuowana przez Darka Pietrasiaka. Jestem pewny, że Darek, który tak naprawdę ma wszelkie możliwe możliwości, umiejętności, żeby stać się wielkim trenerem. Jestem pewny i przekonany o tym, że jest to człowiek, który ma w sobie wielki gen zwyciężania, wygrywania i myślę, że to ta zmiana będzie, uważam, jeszcze na lepsze. Obu szkoleniowcom na nowej sportowej drodze życia życzymy samych sukcesów, podejmowania tylko i wyłącznie trafnych decyzji i wszystkiego naj. A kibice, cóż, na bieżąco śledzić będą dokonania obu, zarówno w Ostrowcu, jak i Katowicach.